Dialog z przestrzenią to jest jedna z dwóch nowych wystaw kolekcji Mocaku, które obecnie od 12 maja prezentujemy publiczności. Mocak charakteryzuje się otwartymi przestrzeniami. I w momencie, kiedy wprowadziliśmy tytuł tej wystawy Dialog z przestrzenią, wprowadziliśmy 14 odrębnych instalacji. Stworzyliśmy na ich potrzeby specjalną architekturę w obrębie muzeum. Każdy z pokoi jest poświęcony jednej instalacji albo obiektowi danego artysty. Mamy też cały przekrój sztuki współczesnej, bo jest to i sztuka abstrakcyjna, konceptualna, a także w dużej mierze osadzona we współczesnej rzeczywistości, w tym w rzeczywistości wirtualnej. Otwieramy Mocak 9 wystawami, z czego 4 wystawy są nowe. Wystawa poświęcona papieżowi, wystawa poświęcona Romanowi Ingardenowi, ponieważ w tym roku mamy 50-lecie śmierci, oraz 2 nowe problemowe wystawy dotyczące kolekcji Mocaku. To jest wystawa realizmu, współczesne modele realizmu. Pokazujemy, co to zjawisko znaczy dla artysty współczesnego. Zebraliśmy na naszej prezentacji w Galerii Beta pracę 11 artystów. W przeważającej mierze są to polscy artyści. Możemy także zobaczyć artystę marokańskiego i niemieckiego, ich pracę. I one wszystkie skupiają się przede wszystkim na wizerunku papieża i kulcie, który go otacza, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Godziny otwarcia na razie zostają te same, czyli jesteśmy otwarci między 11 a 19. Bardzo serdecznie zapraszam, naprawdę czekamy na Państwa.